Cześć, witamy w drugiej części Pasty Kulturalnej. I kontynuujemy naszą podróż po kulturalnych zakamarkach stolicy. Czy masz coś do zaproponowania? Ależ oczywiście. Zapraszam do Pałacu Rzeczpospolitej, który nie był otwarty dotąd przez 4 wieki dla szerszej publiczności, a jest tam bardzo dużo rzeczy do zobaczenia. Musieliśmy tam być. Jesteśmy w Pałacu Rzeczpospolitej wraz z gospodarzem tego miejsca, dyrektorem Biblioteki Narodowej, panem Tomaszem Makowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Wokół nas wspaniałe zbiory, ale przede wszystkim otwarcie Pałacu Rzeczypospolitej to ogromne wydarzenie, wydarzenie na skalę dziesięciolecia, pięćdziesięciolecia, stulecia, możemy się licytować. Możemy i warto. Pałac Rzeczypospolitej od swojego zbudowania w XVII wieku był zamknięty. To jest pierwsza okazja, kiedy można zobaczyć wnętrza. To jest w tej chwili jedyne miejsce, gdzie stoją regały. Możemy zobaczyć, jak pięknie wyglądał w XVII wieku pałac, ale rzecz najważniejsza, że możemy wejść i zobaczyć to, czego nigdy nie było widać, czyli skarbiec Biblioteki Narodowej. O skarbcu za chwilę porozmawiamy, ale chciałbym sięgnąć w ogóle do źródeł Biblioteki Narodowej. Jaki dzisiaj jest dorobek Biblioteki Narodowej, Polskiej Biblioteki Narodowej? Dzisiaj mamy ponad 10 milionów obiektów różnego rodzaju od II wieku, ale w XVIII wieku, kiedy powstawała Polska Biblioteka Narodowa, jako jedna z najstarszych, była największą biblioteką w Europie. Kiedy Katarzyna II w 1794 roku kazała wywieźć korony, pieczęcie, to między innymi między koronami a pieczęciami kazała wywieźć pierwszą Bibliotekę Narodową jako jeden z największych skarbów Polski owego czasu. Była słynna biblioteka. Tak powstaliśmy 277 lat temu. Warto też wspomnieć o tym drugim traumatycznym dla Biblioteki Narodowej wydarzeniu czy czasie, okresie, jakim była II wojna światowa. Pożar biblioteki, zbiory, które zostały spalone, ale również takie, które zostały wywiezione, które zostały skradzione. Mamy urnę z prochami spalonej Biblioteki Narodowej i pokazujemy tę urnę na końcu wystawy. Ale także pokazujemy te wspaniałe zabytki, które udało się w 1939 roku wywieźć do Kanady, gdzie przetrwały, tak jak rękopisy Chopina czy rocznik świętokrzyski dawny z najważniejszym zdaniem rozpoczynającym polską historię, Dąbrówka przybyła do Mieszka. Pamiętne zdanie napisane w języku łacińskim, o ile dobrze pamiętam. Dąbrówka venit ad misconem. Bo inaczej być wtedy nie mogło. Wspaniałe zbiory, które będą mogli oglądać zwiedzający, to po pierwsze, ale muszę zapytać, na pewno to pytanie pada dosyć często, jaki jest najcenniejszy, najbardziej wyjątkowy egzemplarz skarbca w Pałacu Rzeczpospolitej? To są wszystko oryginały. Pewnie dla niektórych najważniejsza będzie mapa renesansowa przedstawiająca świat sprzed odkrycia Ameryki, słynna mapa Ptolemeusza. Dla innych będzie najdroższa prawdopodobnie książka drukowana renesansowa na świecie, czyli Sforcjada. A jeszcze dla innych koncert F-moll Fryderyka Chopina, dla jeszcze innych Małgośka Agnieszki Osieckiej, oryginał, czy mury Jacka Kaczmarskiego. A jeszcze dla innych przesłanie pana Cogito i małymi literami napisane na końcu bądź wierny, idź. Czyli zapraszamy do Biblioteki Narodowej, zapraszamy do skarbca, do zwiedzania tych fantastycznych zbiorów i przede wszystkim do bycia w tym klimacie, w tym nastroju wyjątkowych skarbów polskiej kultury. I zapraszamy codziennie, poza wtorkami, czyli w każdą sobotę i niedzielę, za darmo od 11 do 19 do końca świata. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Starodruki, kurz i książki w sam raz coś dla mnie, ale oczywiście maj to zawsze jest miesiąc literatury i w Warszawie od lat odbywają się międzynarodowe targi książki, wokół których ogłaszane są nominacje do najważniejszych nagród literackich w Polsce. To również czas, kiedy poznajemy laureatów, laureatki. Właściwie chyba każda osoba chodzi z książką pod pachą na ulicy, ale ja już jestem cicho, jeśli chodzi o literaturę. Marto, co w teatrze? No właśnie, weszliśmy z kamerami za kulisy i więcej nie zdradzę. Zobaczcie Państwo sami.
jesteśmy w podziemiach Pałacu Kultury. Tam prawdopodobnie jest wejście pod scenę albo takie tajemnicze korytarze, które prowadzą do KC. Tam jest wejście na widownię, do teatru i tu jest bardzo dużo korytarzy. Tu jest taki bardzo stary telefon. Halo? Nie działa już. Ciekawa jestem, kto do kogo dzwonił i w jakiej sprawie. I teraz Wam pokażę magazyn rekwizytów. Tu jest magazyn rekwizytów i tutaj wchodzimy w okrąg, który jest pod sceną. Pracownia modelatorska. To wygląda trochę tak wielkością jak sala kongresowa. Magazyn zespołu sprzątającego. Tutaj mamy pracownię ślusarską. Tu są bardzo stare tabliczki z lat 60. Tu pracownię modelatorską. Idziemy dalej. Tu jest pralnia, no bo przecież kostiumy też się pierze. Tutaj jest magazyn oświetlenia. Magazyn rekwizytów kolejny. Tutaj nie wiadomo, co jest. Magazyn rekwizytów. Tu jest jakiś rekwizyt. A tutaj pracownia stolarska. Zajrzymy sobie na chwilę. Ale chyba tam słyszę głosy. I zobaczymy. Co tu można? Nikogo nie ma, ale tu się robi meble. Patrzcie, jakie ładne. I tutaj pracuje Krzysztof, jego brat. Może ich za chwilkę znajdziemy. Chodźcie. Jak myślicie, gdzie jesteśmy? Posłuchajcie. Jesteśmy pod sceną, a na scenie teraz właśnie ustawia się dekoracja do warszawskich spotkań teatralnych, do pierwszego spektaklu. Więc to wygląda tak. Scena jest obrotowa. Tutaj mamy mechanizmy, które tę scenę uruchamiają. Ona się potrafi kręcić w oba kierunki. A tutaj jest tak zwana zapadnia, czyli aktor czy aktorka, który gra na górze, może nagle zrobić krok, zapaść się i zniknąć. I to jest właśnie magia teatru. A wtedy znajduje się tu, tu nawet jest poduszka i taki materacyk. Można też stąd wyjrzeć i zajrzeć do góry, ale teraz niestety nie możemy, bo właśnie tam jest ustawiana dekoracja. Pierwszy raz tu jestem. Fajnie. Warszawski Ekspres Kulturalny, Maciej Orłoś, zapraszam. Książki. 15 czerwca poznamy laureatów i laureatki Nagrody Literackiej Warszawy. W tym roku zgłoszonych zostało 755 książek w 5 kategoriach. Proza, poezja, literatura dziecięca, książka o tematyce warszawskiej oraz komiks i powieść graficzna. Festiwale. Od 14 do 16 czerwca już po raz trzeci odbędzie się Święto Ulicy Stalowej, organizowane przez Dom Kultury Praga. 21 czerwca zapraszamy na 12. edycję Big Book Festival pod hasłem Jesteśmy iluzją. A już kilka dni później, bo 28 czerwca, rozpocznie się Festiwal Sztuka Ulicy. Spektakle z całego świata zaprezentowane zostaną m.in. na Rynku Nowego Miasta, przy Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy oraz w Piasecznie. Wystawy. Jeszcze do 16 czerwca w Żydowskim Instytucie Historycznym można zobaczyć Niewielkie resztki z Solnej, wystawę poświęconą powojennej młodzieńczej twórczości Izaaka Celnikiera, artysty żydowskiego ocalałego z zagłady. Do 30 czerwca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Muzeum nad Wisłą prezentowana jest wystawa Tygrys w ogrodzie – sztuka Marii Prymaczenko. Dom spotkań z historią zaprasza na otwarcie plenerowej wystawy nigdy wcześniej nie pokazywanych lotniczych zdjęć Warszawy z lat 60. i 70. autorstwa Zbyszka Siemaszki. W Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie można zobaczyć monograficzną wystawę Świat nierealny, lecz poznawalny – malarstwo Magdaleny Schumer. Teatr. 14 czerwca w Teatrze Narodowym premiera spektaklu Feblik w reżyserii Leny Frankiewicz na podstawie dramatu Małgorzaty Maciejewskiej. 22 czerwca w Teatrze Powszechnym imienia Zygmunta Hibnera nowe przedstawienie Katarzyny Szyngiery Metoda na serce – śledztwo. Spektakl powstaje na motywach pierwszego sezonu podcastu Mirosława Wlekłego Śledztwo Pisma. Mam
Maj to co roku miesiąc festiwali i w Warszawie jednym z takich festiwali filmowych jest Millennium Dogs Against Gravity. W ramach tego festiwalu filmów dokumentalnych odbyła się premiera najnowszego filmu Dybylach. I teraz proszę bardzo, witamy serdecznie w studiu Pasty Kulturalnej i dziękujemy, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Wspaniale tu być i wspaniale być w Paście Kulturalnej, która jest warszawska. No moje warszawskie serce skacze z radości, że tu jestem, naprawdę. Zanim o szczegółach tego dokumentu, opowiedz proszę o samym zamyśle tego, czym miał pierwotnie być ten film i czym był w efekcie. Jak tylko przeczytaliśmy oboje z Adamem Lachem, czyli moim mężem, który jest operatorem tego filmu, post Michała Zygmunta, artysty dźwiękowego, o tym, że będzie płynął od Bugu do Odry, czyli w takiej symbolicznej, performatywnej mocno podróży, po to, żeby przywieźć trochę dzikości Bugu, jednej z ostatnich rzek w Europie, tej zdegradowanej, dotkniętej katastrofą ekologiczną Odrze, to pomyśleliśmy, że trzeba zrobić o tym film, trzeba po prostu wsiąść z nim praktycznie do łódki i popłynąć, no bo jest to podróż przepiękna, symboliczna, jednocześnie trochę przywracająca nam znowu do tej narracji temat katastrofy na Odrze, która w 2020 roku odbyła się, wydarzyła, media gdzieś ten temat zamknęły, a katastrofa dalej trwa. Trawestując tytuł Przynosicie nam dzikość, powiedziałaś, że wprosiliście się na łódkę Michała. To chyba nie jest takie proste. Ta łódka nie jest wielkim jachtem, tylko raczej łupinką od orzecha włoskiego. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Zrobiliśmy ten film we dwoje właściwie. Śledziliśmy Michała jednak głównie z brzegu, towarzysząc mu w tej podróży. No ale Adam jednak wskakiwał do Michała do łodzi i starał się tę podróż odbywać bardzo blisko niego, będąc jednak właśnie w tej samej przestrzeni, w której on tej podróży doświadcza. Wydaje się, że oprócz rzeki głównym bohaterem jest Michał, o którym rozmawiamy, ale pojawiają się tam też inne osoby, inne głosy. Czy mogłabyś opowiedzieć, jak wyglądał dobór tych pozostałych postaci? Mamy tylko trójkę właściwie bohaterów. To jest Karina, 11-letnia wtedy, teraz 12-letnia córka Michała, która towarzyszyła mu w tej podróży na takim sporym odcinku. Jest jego przyjaciółka znad Odry, Ewa Drewniak, która dołączyła do niego na Wiśle i która wprowadza nam taki przepiękny wątek tego, jak kiedyś podchodzono do rzeki, jakim respektem rzeki obdarowywaliśmy. I jest Dominik Wichman, człowiek znad Bugu, który opowiada trochę właśnie o tym, jak dzikie jest to miejsce. W tym filmie są też głosy. Są to głosy naukowców, są to głosy ludzi, którzy pracowali nad raportem o śmiertelności zwierząt wodnych w Odrze. Nam zależało też bardzo na tym, żeby pokazać taki mało, ale jednak wspólnotowy wymiar tej katastrofy także dla ludzi, bo ta degradacja środowiska jest czymś, co nam bardzo szybko umyka, ale jeszcze szybciej umyka nam też to, że w katastrofach ekologicznych cierpią także ludzie, więc włączenie tego głosu społeczności nadodrzańskiej było dla nas bardzo, bardzo ważne. Towarzysząc Michałowi, miałaś czas na to, żeby trochę chłonąć rzekę? Tak, dlatego że my bardzo szybko zorientowaliśmy się, żeby w ogóle zrobić ten film, musimy być z Michałem tam, gdzie on się budzi i gdzie usypia. Żeby doświadczyć tego wszystkiego, co w tej podróży się zadziewa z naszym bohaterem i żeby doświadczyć tego świata pozaludzkiego, musimy być po prostu w tym świecie. To jest to piękno, które nas obezwładniło i które staraliśmy się gdzieś później przelać w tych obrazach na ekran. Kiedy pokażemy, jaka ta przyroda jest, że ta dzikość jest na wyciągnięcie ręki, że ona wciąż istnieje. Że na wyciągnięcie rzeki. Na wyciągnięcie rzeki, tak, że to jest bardzo blisko nas, że to jest blisko naszych domostw bardzo często, to, że pokażemy naszej widowni to, co my możemy stracić, co jeszcze jest. Życzę Wam w takim razie, żebyście płynęli jeszcze długo i we wszystkie możliwe strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pogoda zachęca do spacerów, a jak spacerować, to tylko w wygodnych butach. W tej sprawie Janek Młynarski spotkał się z Tadeuszem Januszkiewiczem, szewcem legendą, który po ponad 60 latach zamyka swój warsztat na Chmielnej. A pan Tadeusz słynął z tego, że robił najwygodniejsze buty w całej Warszawie. Panie Tadeuszu, panie Jacku, co to znaczy dobry szewc? Dobry szewc to jest człowiek bardzo uzdolniony. To jest człowiek, który po prostu nie lubi błędów, znaczy w produkcji swojej, tylko wie, że ten but musi być trwały i solidnie zrobiony. To jest sztuka. Mój stryj Bruno Kamiński powiedział mi, kiedy zaczynam naukę, że żeby zostać dobrym szewcem, to w zasadzie trzeba zapomnieć o wszystkim innym i zająć się tylko szewstwem.
Czyli to nie jest gołe rzemiosło, to nie jest po prostu nauczyć się i robić od, nie, nie, to od trzeba, 8 do 17. Ja myślę, to trzeba pokochać, polubić ten właśnie to dokładność, tą precyzję przy wykonywaniu. Pan przejął rzemiosło, umiejętności od starych mistrzów. Tak? Ja zawsze chciałem, znaczy, dojść do tego, żeby swój zakład prowadzić. Właśnie. Tego i o to, na tym mnie zależało. Robić to solidnie, dokładnie i po prostu, żeby ten but był inny od innych, żeby miał o to chodziło. Mnie reklamował klient mój. Tak. Klient mnie reklamował swoim kolegą, swoim tego i ja. I pański produkt był pańską reklamą. To jest kopyto, prawda? To jest kopyto. Zdjąłem pierwsze lepsze. No tak. Siedzimy tutaj pośród kopyt. Od tego się zaczyna, prawda? Od tego. To jest początek. W miarę się bierze i kopyto się szykuje do... Szuka się kopyta do odpowiedniego do danej stopy. Kopyto będzie być przygotowane do cholewkarza. Cholewkarz na to robi cholewkę. Kopyta, te drewniane kawałki, prawda, które są tak starannie wyprofilowane, czy to też robią szewcy? Kiedyś było wiele zakładów takich stolarskich, modelarskich właśnie, tak. Bo to nie stolarz, tylko modelarz się nazywał, który robił kopyta, były do tego odpowiednie normy i są do tej pory oczywiście. Tutaj mamy właśnie kopyto. Zaćwiekowane. Tak, zaćwiekowane, gdzie to jest jakby uszyta cholewka. I to jest pierwszy etap robienia. Tak, to jest taka przymiarka cholewki, przymiarka. Czy pasuje do kopyta, czy ładnie leży. I to się tutaj ocenia i sprawdza. I to jest ten pierwszy etap. Zrobił pan w życiu 1000 butów. Jaki but, jaki model był dla pana jakiś taki najbliższy w pańskiej pracy? Lubiałem i lubię but lutniki. Co to są za buty? To jest ta cholewka, czyli gładki, czyli taki... gładki but, tylko od środka ma szycie. Z tyłu on jest cały gładki, czyli jakby z jednego kawałka skóry, prawie. Tak. Tylko w tym lotniku nie mógł być czubek o taki szeroki, tylko czubek ładnie schodzący, wyprowadzony. Taki ostrzejszy, wyprowadzony tego. Drugi model to dedenki, oryginalne dedenki. Wiedenek niektórzy nazywają Oxford. Zwykły po prostu wygląd buta. Klasyczny. Tylko jeszcze czubek, jeszcze troszeczkę wydłużony ten. But pasuje na każdą nogę. Estetyczny wygląd po prostu buta i tak to ładnie wygląda spod spodni, ten but taki ma swój wygląd. Panie Jacku, jest miejsce na rzemiosło? No miejsca jest bardzo mało, ponieważ nie mamy ludzi, nie mamy chętnych do nauki, to jest nasz problem. Nie ma następców. Co to będzie, panowie? No? Będą buty? Będzie rzemiosło? Przyznam się szczerze, że młodzież obecna nie jest zainteresowana nauką takich zawodów. Może pana przykład, panie Tadziu, zachęci kogoś, że można się nauczyć, że można przez wiele lat pracować i taki zawód wykonywać i mieć satysfakcję. Panie Tadeuszu, mistrzu, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Zachęcam wszystkich do korzystania z rzemiosła i zachęcam również tych, którym chodzi to po głowie, niech nie wahają się i niech przychodzą na nauki, póki jest do kogo. Bo jest to naprawdę wiedza tajemna. Marto, powiedz ty mi, czy lubiłaś imprezować? Bardzo. Ale kiedy? Nie chcę powiedzieć, że kiedy byłaś młoda, ale powiedzmy w dawnych czasach. Za rzadko i myślę, że chciałabym teraz to nadrobić. Musisz zatem koniecznie iść do Muzeum Woli, gdzie właśnie otworzono wystawę Euforia o warszawskich klubach lat 90. i 2000. Ja spotkałam tam swoją młodość. Jak wyglądała? No całkiem nieźle. Muzeum Woli, kurator tej wystawy Konrad Schiller. Siedzimy na niewygodnych beczkach. Nie wiem, jak mogliśmy to robić za młodu, kiedy całą noc można było spędzić i po prostu w jednej pozycji gadać aż do rana. Czy ty, przygotowując tę wystawę, miałeś poczucie jakiejś takiej melancholii czy sentymentu, wspomnień młodości? Staram się jak najbardziej budować taki wewnętrzny dystans, bo to nie jest opowieść o moim przeżywaniu sceny klubowej. Staram się w jakimś stopniu obiektywizować, czy też pokazać zjawisko, jakim jest klub.
i co można z historią klubu, czy przez historię klubową zrobić. Więc ten wybór był podyktowany trochę dotknięciem i zaznaczeniem różnych aspektów, że ta scena klubowa jest bardzo różnorodna i z każdej strony można tą historię spróbować opowiedzieć. Zapytam też o inne postaci, które gdzieś przewijają się tutaj, a to na zdjęciach, a to w opisach. Jaki był wkład tych ludzi bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie miejsc przy przygotowywaniu wystawy? Kontaktowałem się z osobami, od których wypożyczałem zdjęcia. Zatem też szły pewne opowieści. To jest taka materia żywa. Ta wystawa nie domyka i nie miała takiej ambicji, żeby zamknąć historię klubów warszawskich, opowiedzieć tą historię od początku do końca, bo to jest proces, który mam wrażenie dopiero gdzieś jest przed nami. Ta wystawa ma sprowokować ten element, zacząć to badać. No i tutaj myślę, że Muzeum Warszawy jest dobrym miejscem, żeby tą historię przyłapać. Powiedziałeś o klubach od początku lat 90., ale kiedy wchodzimy na wystawę, to najpierw widzimy plakat Rób Reggae z 87. Jest film pokazujący Warszawę, no tego przełomu, czasu transformacji. No więc co, od 89 czy później? Przyjmujemy oczywiście bardzo symbolicznie ten rok 89 jako ten początek transformacji. Pokazane jest to tutaj w takim ujęciu właśnie migawkowym, żeby przypomnieć sobie, bo to są czasy, można powiedzieć, nieodległe, choć 30 lat mija, żeby przyłapać ten właśnie moment tego kontekstu. Stąd ta Warszawa, a Rób Reggae Festival, dlatego, że nagle znalazł się pomost, jakim stał się Fugazi. Mm-hmm. Klub Fugazi był takim, można powiedzieć, pomostem między alternatywą i niezależnością lat 80., całą tą sceną lat 80., a wejściem w lata 90. Było coś niesamowitego, zwłaszcza w tych czasach, o których wspomniałeś, w początku lat 90., kiedy otworzyły się drzwi i wszystko było możliwe, że nie wiem, w którym kraju tak mocno była wymieszana scena techno, rave, punk, hardcore, hip-hop, tworzący się wtedy jako scena w Polsce. I zdaje się, że na tej wystawie też to widać. Pokazujemy też to, jak się to rozgrywało w obszarze mediów. Brum, Plastik, Machina. To są magazyny czy Ślisk, które były dostępne zarówno od Świnoujścia po Rzeszów, więc one miały zasięg ogólnokrajowy. Oczywiście tych magazynów było więcej. To wszystko jest, można powiedzieć, w jednym czasie i na wszystko jest miejsce. To jest właśnie też ta sytuacja takiego tworzenia społeczności, też tworzenia grup, które jednak identyfikują się przez muzykę albo identyfikują się przez miejsce. Nie ukrywam, że łezka poleciała przy kilku miejscach, czy obserwując ludzi i ich reakcje na tą wystawę też widzisz jakieś pewnego rodzaju wzruszenie, czy raczej są to młode pokolenia, które są ciekawe, co ich starzy robili wieczorami? Wiesz co, dużo jest osób przychodzi bardzo młodych, które chyba właśnie trochę tak, że choć zobaczmy, czy mojego ojca tutaj zobaczymy, czy moją matkę. To jest trochę taka retro wyprawa. Dla dzisiejszych 19-20-latków to coś z lat 90. jest przeszłością mocno. Biorąc na siebie też trochę taki ciężar tej wystawy, zdawałem sobie sprawę, że te emocje będą czasami brać górę. To była jakaś część czyjejś młodości. Może to ukształtowało odbiorcę, odbiorczynię na długie lata i może mieć poczucie, że zostało tutaj to, nie wiem, spłaszczone. Że ktoś inaczej to opowiada. Tak. Inaczej to opowiada, czy został okradziony. Bardzo bym chciał, żeby ta historia się nie wyczerpała tu i teraz, tylko żeby ona miała swoją kontynuację. To jest historia naszej młodości, która trafia do muzeum. Ja muszę to jakoś przerobić w głowie. Nie wiem, czy jestem na to gotowa. Bardzo Ci serdecznie dziękuję ja i za wystawę, i za rozmowę. Dziękuję. Dzięki wielkie. Naprawdę polecam wystawę Euforia, ale słyszałam, Kamil, że podebrałeś temat Marcie, teatralny. Tak jest, lubię czasami coś komuś podebrać. Wybrałem się do teatru Komedia na zemstę Michała Zadary. To zupełnie inna zemsta w takim klimacie wczesnego Quentina Tarantino. Wyobraźcie sobie, że wybraliście się na Wściekłe psy albo Pulp Fiction. Wszystko w tekście Fredry. No i oczywiście nie odmówiłem sobie krótkiej rozmowy z Maćkiem Szturem. Wielmożnego cześnika zaś, jaśnie wielmożną starościankę, jako egzekutorów testamentu, suplikuję, aby wszystkie moje długi, jakie się tylko pokazał, nie płacili. Warszawski Teatr Komedia, nasz osiedlowy, tak mogę powiedzieć, żoliborski. Jesteśmy tuż przed przedstawieniem Zemsta, w którym grasz Papkina. Między nami, mówiąc, no przecież poza Facebook nie wyjdzie, mogę powiedzieć, że gdybyś mi to powiedział 2 czy tam 5 lat temu, to bym z lekkim niepokojem posłał takiego komunikatu. O to chciałem Cię bardzo zapytać. Po spotkaniu z Michałem Zadarą, co takiego powiedział Ci
Michał, że pomyślałeś, że to jest dobry pomysł, zagranie kina w zemście. Trzeba powiedzieć, że moje pierwsze spotkanie z Michałem Zadarą było w Krakowie 20 lat temu, gdyż byliśmy mniej więcej na tych samych rocznikach w szkole aktorskiej, się mijaliśmy na korytarzu. Ten wspólny początek gdzieś tam jest jakiś taki romantyczno-symboliczny. I potem zadzwonił i powiedział, że to miejsce chce zyskać nowe oblicze, że on chce w tym uczestniczyć i że chce zrobić zemstę. Powiedział ci, jaka ta zemsta ma być? Nie, bo nie wiedział. Nie wiedział, to było najciekawsze. Zaczęliśmy się tym bawić, tym tekstem. Zaczęliśmy się zastanawiać, co to właśnie w tej dzielnicy, w tym miejscu mogłoby znaczyć. Co jest obciążeniem zemsty, a co jest jej atutem. Doszliśmy do wniosku, że zemsta jest komedią gangsterską. I to nam wyszło na pierwszy plan i na to postanowiliśmy postawić. Nie na opowieść o Polsce. To bo... jest trzech gangsterów właściwie i taki kraj, w którym nie ma państwa, w którym nie ma prawa, w którym ludzie sobie próbują załatwiać sprawy między sobą przy pomocy przemocy chyba, nie? Przemocy, jakichś tam rodzinnych intryk. Koligacji, prawnych kruczków. Rzadko w inscenizacjach zemsty boimy się o życie tych bohaterów. Wiemy, że wszystko dobrze się skończy, że to jest o polskich swarach. Tak. Ale jak pomyślimy sobie, że ten bohater, może nie my wszyscy na widowni, ale ten bohater się rzeczywiście boi o życie w tym momencie. Ta perspektywa zaczyna się zmieniać, dziwnie zmieniać w przypadku zemsty. I mam wrażenie, że super korzystnie, no bo wszyscy się bawią z nami na czele lub łącznie. Czy ty czułeś jakieś obciążenie, czy musiałeś się odnieść do Papkina, którego grał w filmie Wajdy Roman Polański? Miałem jeszcze gorzej, ponieważ pierwszy Papkin, jakiego w życiu widziałem, to był Jerzy Sztur. Właśnie. W spektaklu Andrzeja Wajdy w Krakowie. 30 parę lat temu i bardzo mocno mi zapadł w pamięć, bo już byłem takim... Czy mierzysz się z legendą? Więc mierzę się przede wszystkim, nie po raz pierwszy zresztą, z własnym ojcem, jako człowiek i aktor, ale teraz mówimy o aktorstwie. No, jak to teraz zrobić, żeby... Ja mniej więcej pamiętam jego melodie, tony, które on w spektaklu Teatru Starego używał. Czy ja to mam zrobić tak samo? Na pewno nie. Ale na szczęście Zadara poszedł w tak zupełnie inną stronę, że i ten Papkin jest... no nie, że zupełnie niepodobny, ale jest po prostu inny. A powiedz coś o swoich partnerach, o... Cześniku i o Rejencie, o Arku Brykalskim i o... No przede wszystkim już na pierwszej próbie zaskoczyło mnie, że takie mamy metryki i to wyjątkowo w ostatniej dekadzie na plus mnie to zaskoczyło, że nie jesteśmy tacy starzy, jak zwykle się to zemstę robi. Jednak ta obsada robi to, że ci faceci są w pełni swoich sił witalnych i naprawdę mogą sobie zrobić krzywdę, czy na sali sądowej, czy na placu boju. Mam też wspaniałe zaskoczenia w tej obsadzie, jak Arek Brykalski. Zresztą nie tylko ja, tylko chyba cała nasza widownia. Jest również Basia Wysocka w roli. Jest Basia Wysocka w roli Podstoliny i Paulina Szostak, która mi każe jechać po krokodyla. Ale myślę, że widzowie, którzy będą nieraz zaskoczeni naszej zemście, na tej scenie będą zwłaszcza zaskoczeni, że między tą Klarą a tym Papkiniem też może się coś wydarzyć, nie tylko zgrywa, farsa i kpina. Czytałem w recenzjach, że twoja rola już została okrzyknięta rolą sezonu, więc bardzo się na to cieszę, bo ja już za chwilę będę ją oglądał. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Zobaczcie państwo, ja wybieram się dzisiaj na to przedstawienie i was również zapraszam na kolejne. Maćku, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Dzięki serdecznie. I trucizna, i wesele, to zawiera. To zawiera. Czyli na zemstę... Zdecydowanie, koniecznie. I tym mocnym fredrowskim akcentem kończymy kolejną część naszego programu Pasta Kulturalna. Już teraz zapraszamy na kolejny. Do zobaczenia. Do zobaczenia.